Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałem poruszyć temat haczyków muchowych, bezzadzierowych, streamerowych. Swojego czasu miałem problem z doborem haczyka, bo chciałem wykonać takie większe, konkretne imitacje ślizów, głowaczy, ale no ciężko było dobrać haczyk co do wielkości, bo kupując na przykład czwórkę, ta czwórka nie była odpowiednia długa, miała tam muk kolankowy jakiś tam duży. Natomiast jego długość mi nie odpowiadała. Kupiłem kiedyś wszystkie modele haków Akita streamerowych, tak opisanych na sklepie, i padły mi w oko te właśnie haczyki. To jest Akita AK462BL. Ich w opakowaniu jest 20 sztuk. I to są haczyki, które spełniają te wymogi, których ja oczekiwałem, czyli są duże, konkretne, z grubego drutu. Pokażę wam, jak wyglądają na przykład te dwójki. Spójrzcie. To jest kawał konkretnego haczyka. Jest gruby drut. Łuk kalankowy uważam, że też nie jest właśnie za duży. Jedyne co, no to ten grot mógłby być ciuteczek dłuższy, ale nie zauważyłem jakichś tam spadów takich typowo, że przez ten haczyk mi tam ryby spadały. Są to jakieś sytuacje losowe, tak samo jak z każdymi innymi haczykami. Tak wygląda dwójka. A teraz wyciągniemy sobie czwórkę. To jest haczyk numer 4. Taka jest mniej więcej różnica w ich wielkościach. Żeby przybliżyć wam jakąś wielkość tego haczyka, wezmę sobie miarkę i zmierzymy. Mam jakiś zwykły metr pod ręką. To będzie około 38 mm. Dwójka. I takie 31 model, znaczy numer 4. I na takich haczykach już na spokojnie możemy wykonać takie typowo wiosenne ślajzury dunajcowe. Jak wiadomo, na wiosnę ryba atakuje te przynęty większe, żeby nie tracić energii. Jeszcze tam na przykładu jakąś tam zapalniczkę, żebyście widzieli mniej więcej, jak to wygląda. Położę też na dłoni. No i słuchajcie, na tym można wykonać naprawdę konkretną. No i to by było na tyle. Jeżeli chcecie, żebym przedstawił wam tak w realu, jak wyglądają na przykład inne modele haczyków, napiszcie w komentarzu. No i oczywiście, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę. A jeżeli chcecie być powiadomieni o kolejnych filmach z muchowego warsztatu, zostawcie subskrypcję. No i to by było na tyle. Życzę wszystkim owocnych prac przy imadle. Dzięki, na razie, cześć.